Cześć, to Chris, witajcie na kolejnym moim filmiku. Jakiś czas temu wystawiłem jeden ze swoich dwóch telefonów na Elixa, żeby zobaczyć, czy będzie jakieś zainteresowanie, jeżeli będę chciał go sprzedać. Cenę dałem 4000 zł, był to Galaxy Note 10. No i jedna z osób, które się odezwały, bardzo mnie zaciekawiła, postanowiłem zrobić o tej osobie film. A więc zaczynamy. Tutaj mamy nasz tekst, który właśnie to jest historia, tak jakby rozmowy z tą osobą. Pisałem cały czas tą osobą przez Elixa. I ta osoba do mnie pisze w ten sposób. Witam, czy twój Samsung jest nadal dostępny w sprzedaży? Opisałem oczywiście, że tak, no skoro jest wystawiony, no to jest dostępny w sprzedaży. Jaka jest cena ostateczna? 1050 dolarów, tak odpisałem. O dziwo ta osoba chciała cenę w walucie PLN. No dobra, napisałem 3950 zł, tak pi razy drzwi mniej więcej. No i ta osoba napisała, dobrze, dobrze, jestem gotowy do zakupu. Czy wysyłka do Anglii jest możliwa? Czyli wiadomo, numer telefonu angielski, wysyłka do Anglii. No i to już wzbudziło moje tak jakby... To już wzbudziło mój niepokój. Ktoś z Anglii szuka na polskim Elixie telefonu. No dobra, no niech będzie, ale okej, piszemy dalej, zobaczymy co ta osoba napisze. Już wtedy wiedziałem, że to jest jakaś ściema. Anglicy raczej szukają na eBayu, na swoich serwisach. Nie szukają raczej na serwisach w Polsce, czy w Czechach, czy w Rosji, tak mi się wydaje przynajmniej. Zwłaszcza, że w Anglii, z tego co wiem, chyba elektronika nawet tańsza jest niż w Polsce. No ale dobra. Ta osoba pyta, jestem gotowy do zakupu, czy wysyłka do Anglii jest możliwa? Odpisałem tak, ok, dobrze. No i napisałem też, że wszystkie kraje, mogę do wszystkich krajów wysyłać. Koszt przesyłki sprawdziłem, 150 zł, DPD i tak dalej, łącznie 400. Wygląda dobrze. I ta osoba mi napisała, zrobię przelew bankowy, więc będę potrzebować teraz twoich danych bankowych. Numer konta, nazwa banku, adres e-mail. A ja napisałem, Chris, ok, wysyłam. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest ściema, więc no nazwiska oczywiście nie podawałem, imienia tej osobie. Nie podawałem żadnych swoich faktycznych danych. Jedyne co podałem, co się zgadzało, to jest numer konta, bo zgodnie z prawem na konto prywatne, jeżeli przelew robimy, nie musimy podawać danych odbiorcy. Wystarczy tylko podać sam numer konta, a w te okienka możemy wpisać tak naprawdę co chcemy, przelew dojdzie. Inaczej jest w przypadku firm, ale w przypadku kont prywatnych nie ma tutaj nic do rzeczy. Możemy tam wpisać same X-y w imieniu, nazwisku, w adresie i ten przelew bez problemu dojdzie. To wiem, bo miałem do czynienia troszkę z tą branżą, więc nie ma z tym problemu. A więc podałem tej osobie dane do przelewu. Numer konta oczywiście zamarzę, żeby nikt mi tam nie próbował wpłacać, bo nie chcę od nikogo jakichś tam pieniążków. No i ta osoba napisała, że jutro pójdzie do banku i zrobi przelew na moje konto. Nie ma problemu. Ja odpisałem, że jeśli zobaczę pieniądze na moim koncie, wyślę ci telefon. Twoje dane bankowe to są tak jak tutaj napisałem. Chris, numer konta, nazwa Kirin smartfony, tak sobie wpisałem jako nazwę odbiorcy. Nazwałem mBank, podałem też e-maila i tak dalej. No i ta osoba mnie się zaraz pyta, czy masz więcej takich telefonów na sprzedaż? W tym momencie przestałem brać tą osobę całkowicie na poważnie. Znaczy ja jej w ogóle nie brałem na poważnie, bo wiedziałem, że to ściema, ale teraz to postanowiłem już udokumentować to i zrobić z tego filmik. Wiedziałem, że mi się te dane przydadzą. Postanowiłem tą rozmowę całą sobie spisywać. Dla potomności, dla osób, które chciałbym uchronić przed próbą właśnie takiego oszustwa. No i napisałem, że mam takich telefonów 25 sztuk. 25 sztuk modelu Samsung Note 10. Ta osoba odpisała, ok, mogę je wszystkie kupić, więc mogę je odsprzedać w Anglii. Tak mi napisała ta osoba, że może je ode mnie kupić i odsprzedać w Anglii. Nie ma problemu. I czy udzielisz mi rabatu na kupowanie wszystkiego? Nie ma problemu, kupując całość kosztuje 3900 za sztukę, czyli troszkę mu obniżyłem cenę, 3900 za sztukę. Ta osoba od razu się zgodziła, czyli 97 500 zł mam wpłacić na konto. No i osoba stwierdziła, że mi przeleje te pieniądze. Ok, dobrze, proszę usunąć ogłoszenie. Oczywiście ta osoba kazała mi natychmiast ogłoszenie usunąć. Nie ma problemu, usunąłem, skoro kupuję, to usunę, nie? Jakby co to... Nawet jeżeli bym dostał ten przelew, miałem możliwość zdobycia tych telefonów no, u kolegi, który pracuje w hurtowni i tam by mnie miał, nie pamiętam, za 3600 coś. Zresztą one po tyle chodziły, bo ja i tak drożej go tutaj wystawiłem niż normalnie, bo tam miałem do niego jeszcze jakąś kartę pamięci, jakieś pierdoły do tego telefonu, a sam telefon tak był tańszy. No nieważne, to jest już akurat nieistotne, no ale osoba zgodziła mi się wpłacić 97 500 zł. Nie ma problemu, usunąłem ogłoszenie.
Już wtedy sobie jaja z tego robiłem, bo tak naprawdę wiedziałem, że to jest ściema. Usuwam z OLX-a, czekam, nie ma sprawy. Dane są wszystkie wysłane. I czekam, aż osoba mi wpłaci pieniądze. I później ten gościu mnie się pyta, czy usunąłem ogłoszenie na pewno, bo jeszcze nie zdążyłem usunąć. On cały czas sprawdza, czy usunąłem. Później mi napisał coś takiego, skontaktuję się z tobą jutro, bo rano muszę iść zrobić przelew, że dzisiaj nie zrobi coś takiego. Tutaj chyba tego nie mam w tekście, ale skontaktuję się z tobą jutro rano, bo ta osoba napisała jeszcze, że rano pójdzie zrobić przelew. No i okej. Później dostaję na WhatsAppa, dokonałem płatności, dowiedziałem się, że płatność została do ciebie wysłana. Sprawdzam swoje konto, kwota została pobrana. Ta osoba mi tak napisała. Mój bank prześle ci dowód wpłaty. No bynajmniej ten gościu mi napisał, że dokonał płatności, sprawdził, że bank wysłał pieniądze do mnie. No i on mi też pisze, że bank mi wyśle potwierdzenie przelewu na e-maila. No, od kiedy to banki wysyłają potwierdzenia przelewu na czyjegoś, na maila obcej osoby, no to już jest w ogóle dziwne. I każe jeszcze mi folder ze spamem sprawdzić, że tam może być ten przelew, nie? Od Lloyds Bank of London, coś tam. I z tego właśnie, przez to, że on te pieniądze mi tutaj przelał, zachęcam je do wysłania, natychmiastowego wysłania paczki kurierem i załączenie mu dowodu wysyłki. Podał mi tutaj dane, Rafał J. Syed, jakiś Rafał J. Syed, mieszkanie 2x2, Broomfield Place, Ringburg, Glasgow, kod pocztowy, Wielka Brytania. Tak ja napisałem, wyślę ci smartfonek, gdy zobaczę pieniądze na koncie bankowym. No i czy dostałeś e-mail z mojego banku? Proszę sprawdź pocztę, pieniądze zostały już wysłane. Mamy od tej osoby lewe potwierdzenie przelewu, 99% down. Wszystko fałszywka, wszystko jest podrobione. Typowo nigeryjski przekręt, próba oszustwa naprawdę na dużą skalę, na prawie 100 tysięcy złotych. Osoba mi napisała, że tak naprawdę jedyne, co muszę zrobić, nawet mi doradziła, to spakować przesyłkę i wysłać pokwitowanie wysyłki na adres mailowy ich banku w celu weryfikacji. Naprawdę nie wiedziałem, że banki się takimi rzeczami zajmują. To mnie gościu oświecił. A ja mu odpisuję, że nie wysyłam smartfonów. Dopiero jak zobaczę pieniądze na koncie bankowym. Czekam maksymalnie 3 dni. I tak dalej. Chcę, żebyś wiedział, że zapłaciłem za przedmiot i otrzymałem powiadomienie z mojego banku i myślę, że dostałeś również potwierdzenie z mojego banku, że pieniądze zostały przelane na twoje konto bankowe. On mi tak napisał. No próbuje na mnie tak jakby wymusić teraz wysyłkę. On twierdzi, że on teraz pieniądze wypłacił i że się boi tutaj straty pieniędzy. Tutaj o tym pisze, że jest to przelew międzynarodowy, więc muszę się upewnić, że nie stracę moich pieniędzy i robię to, aby zabezpieczyć zarówno kupującego, jak i międzynarodowego sprzedawcę i tak dalej. Takie ściemy. Mam nadzieję, że rozumiesz, dlaczego mój bank prosi o kod śledzenia przesyłki. No chyba gościa całkiem powaliło. Kiedy banki chcą kody śledzenia przesyłek? Ja później znowu odpisałem. Kilka razy mi to pisał, że chce cały czas potwierdzenie wysyłki. A ja mu znowu napisałem. Przepraszam, wysyłam smartfony tylko wtedy, jak zobaczę pieniądze na koncie. No i tu już się zaczynały schody robić. Wtedy gościu chyba się już zdenerwował, bo tak naprawdę na rozmowę ze mną, na pisanie ze mną stracił już 2 dni. I przez ten czas mógł kogoś innego szukać, być może mu się udało, a tak to 2 dni stracił i się wkurzył pewnie. Potwierdzenie z banku nie jest dla mnie żadnym dowodem wysyłki, czekam maksymalnie 3 dni na pieniądze. A on do mnie, posłuchaj mnie kolego, chcesz, żebym stracił pieniądze? Pieniądze zostały tak jakby wysłane z mojego konta, nie mogę ich odzyskać, opóźniasz te pieniądze. I ja mu odpisałem, to jest wyłącznie twoje ryzyko, ryzyko transakcji internetowej. No i później ta osoba mi znowu tutaj napisze, no chyba tutaj coś już zaczynała przeklinać, o ile się nie mylę. Zaraz sobie zobaczmy. Tak, I should lose my money, tak mi napisała ta osoba. Oczywiście bym mu zwrócił te pieniądze, jeżeli by faktycznie doszły na moje konto, chociaż wiedziałem, że to jest ściema, nie? I później nieodebrane połączenia. Ta osoba próbowała się do mnie za wszelką cenę dodzwonić. Chciała pewnie mnie nastraszyć czy coś w tym stylu. Oczywiście ja nie odbieram takich połączeń. Ta osoba mi tu pisała, please pick my call. No i napisałem na końcu tej osobie, że dzięki za twoją pomoc. Dużo ludzi wysyła sprzęt do Wielkiej Brytanii, traci pieniądze. Policja im nie chce pomagać i ta osoba już się wtedy więcej nie odezwała, bo chyba się kapnął, że coś jest nie tak. Dobra, udało się oszusta na 2 dni złapać, miał zajęcie przynajmniej. No i tak to właśnie wygląda. To jest tak zwany nigeryjski przekręt. Oni próbują wymusić tak jakby wysyłkę przedmiotów na fałszywe potwierdzenie przelewu.
Wysyłamy wtedy telefony czy jakiś sprzęt, a pieniądze nigdy do nas nie dochodzą, te osoby się ulatniają i policja nic z tym nie może zrobić. Taka osoba jest nie do namierzenia. To wam od razu mówię, nic nie zrobicie. Także ostrzegam, jeżeli widzicie jakieś osoby z innych krajów próbujące do was pisać, żelazna zasada. Zobaczycie pieniądze na koncie, na własnym koncie bankowym, dopiero możecie wysłać towar. Jeżeli wam wysyłają jakieś potwierdzenie przelewu, olać to. To można spreparować wszystko. To jest typowy formularz zrobiony w HTML-u, spreparowany i to w ogóle nawet nie ma z tym bankiem nic wspólnego, bo akurat przelewy Lloyds Bank zupełnie inaczej wyglądają, a już nie wspominam o tym, że oni nigdy nie wysyłają przelewów na maila. To jest wszystko ściema. Próbowałem jeszcze namierzyć jakimiś tam swoimi sposobami tego gościa i on nie był z Anglii. To wam od razu mówię, że wiadomości do mnie nie przychodziły z Anglii, tylko z jakiegoś kraju afrykańskiego. Jednak telefony chciał, żeby do Anglii wysłać. Podejrzewam, że ma tam swojego człowieka, który towar odbiera i dalej się już ten towar po prostu ulatnia. Podejrzewam też, że za każdym razem ten adres do wysyłki jest zupełnie inny. To jest taka szajka przestępcza, która próbuje nas tutaj, no nas Polaków, Czechów, Rosjan też oszukiwać. Dobra, mam nadzieję, że ten filmik trochę wam pomógł, także dzięki, do następnego filmiku, cześć!